Przepraszam Was, kochani, oczywiście telefon przestał mi nagrywać. Więc tak jak powtórzę się może. Szybkie ruchy, obojętnie czy to będzie pędzel, czy jak w moim przypadku szpachla, gruba faktura. No, obraz wydaje mi się, że udało mi się uzyskać efekt właśnie ekspresji i dynamiki. Mam tutaj jeszcze jeden przykład z Waszych albumów. To jest akwarela Ani Maciejewskiej. Wspaniałej akwarelistki. Zaraz go tu pokażę mi bliżej. Nic takiego się tu nie dzieje, prawda? Jakieś haberki pokazane. Ale popatrzcie, takie niewyraźne te plamy, takie niedokończone. Kolorek. Jakieś potargane te łodyżki, takie jakieś na wietrze. No, jest to również akwarela ekspresyjna. I ostatni przykład, jaki mam. To jest mój własny obraz, który powstał całkiem przypadkiem, ponieważ no, miałam bardzo stare płótno, które żal mi było wyrzucić. Postanowiłam nałożyć na niego grubokolorową farbę i powstała mi taka abstrakcja, dosyć dynamiczna poprzez właśnie, po pierwsze, kolor. Przepraszam, to szuranie, to muszę odsunąć krzesło, żeby Wam go pokazać w całości. No, niezbyt dobrze widać. Poprzez kolor i poprzez ruch szpachli. Tu naprawdę wszystko jest grubo. Jest bardzo kolorowo. Są żywe kolory, więc jest to ekspresja poprzez kolor. Ekspresja poprzez sposób kładzenia tej farby. Ona, wiecie, tak idzie wszystko mi tak z lewej do prawej i z prawej do lewej. To niezbyt tutaj dobrze widać w tym świetle. W każdym razie tu nic nie stoi, tu wszystko się rusza, wszystko płynie. Przepraszam Was jeszcze raz, znowu telefon przestał nagrywać. Nie wiem, czy uda mi się skończyć ten filmik, więc naprawdę krótko. Ostatni mój przykład, gdzie na jednym obrazie zebrałam chyba wszystko, co można. To znaczy, jest tutaj i sytuacja, prawda, jacyś przerażeni ludzie, jakaś skończona wędrówka ich. To nie będzie dobrze widać w tym świetle. Ale spróbujmy, prawda? Tu jakieś przerażone postacie są. Jakaś para, jakaś kobieta z dzieckiem na plecach. Tu jakiś mężczyzna stoi. Dziwną mają sytuację, ponieważ widzą, coś dziwnego się dzieje. Coś dziwnego na niebie, jakiś okrąg, jakiś tunel. Drugi sposób poprzez grubo kładzioną farbę. To jest wszystko malowane szpachlą, jak to zazwyczaj u mnie. Więc ta farba odstaje, tego nie widać tutaj. Ciężko mi jest to pokazać. No i kolor. Wszystko jest ciemne i ten kontrast koloru, gdzie jest tutaj jakaś żółć, jakieś fiolety. Przepraszam Was, no nie widać tego na tym sztucznym świetle. Ciężko mi jest pokazać ten obraz, ale można go zobaczyć. Pokazywałam go już nieraz i na swoim profilu, i na grupie również. No i ostatnia moja taka uwaga. Najlepszym mistrzem ekspresji w naszej grupie jest nasz, że się tak brzydko wyrażę, nowy nabytek, mistrz akwareli Stanisław Przewłocki. Naprawdę, jeżeli przyjrzycie się jego akwarelom, zrozumiecie, na czym polega ekspresja. On ma tak kapitalne ruchy tego pędzelka, tych kolorów. No, przede wszystkim ruch i ekspresja. Naprawdę uczcie się od Stanisława Przewłockiego ekspresji.